Skończyły się już wakacje i przyszedł nowy rok szkolny, dlatego my też w szkole Pana Jezusa zasiadamy z powrotem do ławy i chcemy słuchać naszego nauczyciela i wyciągać konkretne wnioski z jego życiowych, teologicznych lekcji. Dzisiaj przeżywamy 22. niedzielę zwykłą i Pan Bóg nam daje bardzo piękne słowo. Nie bez przypadku jesteśmy dzisiaj pod tym krzyżem, bo dzisiaj będzie to o tajemnicy krzyża. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus zaczął wskazywać swoim uczniom na to, że musi iść do Jerozolimy i wiele wycierpieć od starszych i arcykapłanów i uczonych w Piśmie, że będzie zabity i trzeciego dnia zmartwychwstanie. A Piotr wziął go na bok i począł robić mu wyrzuty. Panie, niech Cię Bóg broni, nie przyjdzie to nigdy na Ciebie. Lecz on odwrócił się i rzekł do Piotra, zejdź mi z oczu, szatanie. Jesteś mi zawadą, bo nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie. Wtedy Jezus rzekł do swoich uczniów, jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za duszę swoją? Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego razem z aniołami swoimi i wtedy odda każdemu według jego postępowania. Ta dzisiejsza Ewangelia składa się z takich trzech kolejnych elementów, bardzo ważnych. Pierwszy element to jest zapowiedź Jezusowej męki. Jezus w drodze do Jerozolimy idzie i swoim uczniom tak na indywidualnym spotkaniu, w takiej osobistej relacji zdradza, że idzie do Jerozolimy po to, żeby tam wycierpieć bardzo wiele od starszych i arcykapłanów i uczonych w Piśmie. Mówi im o tym, że będzie tam zabity i że trzeciego dnia zmartwychwstanie. Pan Jezus na tej indywidualnej rozmowie z uczniami zdradza im cel swojego mesjańskiego posłannictwa i mówi, że przyszedł jako Mesjasz właśnie po to, żeby w Jerozolimie zostać odrzuconym przez ludzi, wyszydzonym, zabitym i żeby tam na krzyżu ponieść ofiarę za zbawienie całego świata. Mówi o celu i istocie swojej misji. Ale kiedy on tak mówi o tym, że przyjdzie na niego cierpienie, że przyjdzie na niego śmierć, że będzie zabity i ukrzyżowany, wyskakuje wtedy z tych wszystkich uczniów Piotr naprzód, przed niego i mówi, czyniąc mu wyrzuty, Panie, niech Cię Bóg broni, nie przyjdzie to nigdy na Ciebie. Piotr nie mieści w swojej głowie tego pomysłu Jezusa. Nie potrafi tych mesjańskich planów pomieścić w swoim sercu. Ma inną wizję Jezusa jako Mesjasza. Nie chce Jezusa, który przychodzi do Jerozolimy po to, żeby tam umierać. On chce Mesjasza, który przychodzi do Jerozolimy po to, żeby tam zwyciężać, królować, żeby tam władać. Piotr jest zamknięty na plany Boże. Dlatego Jezus surowo zwraca uwagę Piotrowi, upomina go, odwraca się do niego i rzecze mu, zejdź mi z oczu, szatanie. Jesteś mi zawadą, bo nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie. Piotr faktycznie w swoim myśleniu był bardzo, bardzo ludzki i przyziemny. Chciał tylko swojej woli. Ta dzisiejsza Ewangelia nam przypomina o tym, że są Boże plany i że one są ważniejsze niż te nasze. Pan Jezus zwraca uwagę, że Piotr myśli tylko po swojemu i że nie widzi tego, co Boże. Myślę, że z tej Ewangelii musimy wyciągnąć taki wniosek. Wniosek następujący, że jako ludzie wierzący, jako chrześcijanie, mamy patrzeć głębiej, mamy widzieć więcej. Nie możemy patrzeć tylko na horyzont ludzkich spraw i wydarzeń i widzieć rzeczywistości tylko taką, jaką się jawi przed naszymi oczyma. Piotr tak widział i Pan Jezus go bardzo surowo upominał. Nie za to, że Piotr chciał ocalić Jezusa, że budził w swoim sercu bardzo pozytywne uczucia, żeby Mesjasza ocalić, żeby Jezusa zatrzymać przy życiu, ale ganił go za to, że właśnie Piotr nie mógł pojąć tego, co Boże. Że Piotr nie chciał widzieć krzyża w życiu Jezusa, który jest celem i istotą jego misji. Piotr się bardzo zburzył wtedy, ale Jezus jeszcze bardziej na niego. Zejdź mi z oczu, szatanie. Tak dosłownie w języku greckim napisanym w tej Ewangelii, w języku oryginalnym, Pan Jezus mówi inaczej. Mówi, Piotrze, idź za mnie.
bo Piotr jakby wyskoczył przed Jezusa i chciał, żeby Jezus szedł za nim, żeby Jezus zrobił to, co jemu się wydaje słuszne. Jezus upomina go, żeby wrócił w ten swój żądek za niego, że musi iść za nim, wtedy dopiero będzie szedł Bożymi drogami, wtedy będzie wypełniał Boże plany. I w tej dzisiejszej niedzieli, przy tej dzisiejszej Ewangelii módlmy się o to, żebyśmy widzieli więcej, głębiej, żebyśmy szukali Bożej woli w swoim życiu i nawet jak spotyka nas jakieś cierpienie, jakiś krzyż, umieli może go przyjąć. To jest trudna lekcja Pana Jezusa na początek roku szkolnego. Trudna, bo z tej Ewangelii wyciągamy jeszcze jedną, właśnie związaną z tym krzyżem. Kiedy Pan Jezus mówi, jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. Pan Jezus dał przykład naśladowania. Wziął swój krzyż i na tym krzyżu umarł za zbawienie świata. Na tym krzyżu, przyjmując go, dokonał zbawienia całej ludzkości. Mamy patrzeć na Jezusa, mamy patrzeć na Jego krzyż i próbować być jak On. Próbować się uczyć, brać swój krzyż, zapierać się siebie i Go naśladować jak mistrza. Kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto je straci z mojego powodu, ten nie znajdzie. Pan Jezus otwiera przed nami perspektywę, która się wymyka naszemu ludzkiemu poznaniu i mówi o tym, że w tajemnicy życia i śmierci to On jest Panem. Bo co człowiek zyska, jeśli wszystko zyska na świecie, a na duszy poniesie szkodę? Pan Jezus otwiera przed nami perspektywę życia wiecznego i mówi, słuchajcie, wszystko w życiu jest ważne, ale dusza jest najważniejsza i tej duszy nie wolno stracić. O tę duszę trzeba walczyć, o tę duszę trzeba się troszczyć. Trzeba nieść swój krzyż, zapierać się siebie i przezwyciężać wszystkie cierpienia. Iść z tą nadzieją, że faktycznie wszystko będzie kiedyś zwyciężone, bo Pan Jezus nas z tą nadzieją zostawia na koniec tej Ewangelii. Mówi, że albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale swego Ojca razem z aniołami swoimi i wtedy odda każdemu według jego postępowania. Że przyjdzie czas zwycięstwa. Pan Jezus przyjdzie objawić się jako Mesjasz, jako Pan, jako ten, który przezwyciężył krzyż i cierpienie. I to cierpienie też zostanie pokonane kiedyś w naszym życiu. I Pan Jezus też kiedyś przezwycięży. Módlmy się dziś o to, abyśmy tego krzyża się nie bali. O to, abyśmy przed tym krzyżem nie uciekali. Abyśmy próbowali naśladować Jezusa. Abyśmy próbowali zapierać się samych siebie, swojej woli, szukać woli Bożej i nieść dzielnie swój krzyż za Jezusem. Bo On ma wielkie znaczenie. Nawet kiedy czasem jest przerażający, kiedy się Go boimy, to On ma sens. Kiedyś ktoś powiedział, że krzyż w naszym życiu, który przychodzi, ma takie samo znaczenie jak krzyż w muzyce. Tak jak krzyżyk w muzyce podnosi dźwięki ku górze, tak ten krzyż, który przychodzi od nas czasem z woli Bożej, unosi nas ku niebu. I o to się módlmy, abyśmy tak patrzyli na swoje życiowe krzyże, abyśmy tak zawierzyli Bogu w tych trudnych doświadczeniach i cierpieniach, które przychodzą jako krzyż, żebyśmy się tym krzyżom poddali, żebyśmy je przyjęli z miłością i wierzyli w to mocno, że ten krzyż poniesie nas ku niebu, że nas do nieba wyniesie, tak jak wyniósł naszego Zbawiciela. Amen.